Witam państwa Dzień dobry Kamil Klimczak witam na kanale Chrobry Szlak. proszę państwa dzisiaj porozmawiamy na różne tematy na temat między innymi wymiaru sprawiedliwości polskiego jak to on działa bo mój rozmówca miał z nim ostatnio troszkę zbyt częsty kontakt chyba dużo częstszy niżby niż by sobie życzył ale również na, na inne tematy bieżące a moim rozmówcą jest Jacek Gmiendla redaktor naczelny w Prawo.pl witaj Jacku no, pierwszy raz w nowym roku rozmawiamy na się bardzo nisko tobie Kamilu oraz wam drodzy państwo którzy śledzicie Chrobry Szlak. Na początku oczywiście zachęcam do udostępniania tego materiału, do zostawienia kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy także do wspierania naszego kanału. Finansowo, no, a ponieważ zawsze na początku, zazwyczaj i, i na końcu mamy ten nasz blog reklamowy, to zanim zaczniemy mówić o tematach troszkę mniej przyjemnych, to może, to może też ja Tobie pozwolę na mały blog reklamowy, na mały blog reklamowy wydawnictw, które zresztą, które zresztą też u nas są sprzedawane i są z pewnością ciekawe jeszcze. Zwłaszcza tych nowości nie zdążyłem tu na antenie omówić, więc, więc prosimy o, ja, o zajawkę. Ja to być może kiedyś twórczo rozwinę. Pamiętam w roku 2012 byłem uczestnikiem takiego sympozjum dla redaktorów naczelnych różnych czasopism. Byłem wtedy redaktorem naczelnym takiego czasopisma misyjnego, jednego, a drugiego takiego nieco teologicznego. Nazywał się Meteor. I tam było takie spotkanie z fotografem, który mówił, że. Człowieka można łatwo poznać po dziełach tych związanych z kulturą, z sztuką i potem poznamy tak naprawdę kim on dokładnie jest. I stąd chciałbym państwu przedstawić moje książki, być może je czytaliście, być może jeszcze nie są dostępne w sklepie tutaj na kanale, tak czy dam na profilu Kamila pewnie link będzie pod pod tym nagraniem i na sklep myślnikwprawo.pl można z moimi autografami i dedykacjami także takie książki zakupić. Moja walka o prawdę. Wyznania byłego księdza, gdzie przybliżam także m.in. sylwetkę arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego, jednostki wyjątkowo obrzydliwej, mecenasa ludobójstwa na Polakach, który został przez Watykan kilka lat temu okrzyknięty czcigodnym sługą Bożym. Wspominam o nim dlatego, ponieważ już mamy 4000 podpisów pod petycją, aby do takiej. Beatyfikacji broń Boże nie dochodziło, i w najbliższym tygodniu prześle ją do kongregacji do spraw kanonizacji oraz do polskiej nuncjatury, która jest przecież ambasadą Watykanu na naszej pięknej polskiej ziemi, którą rządzą zdrajcy i covidowi zbrodniarze. Co niestety jest faktem, ponieważ ta nadwyżka zgonów w wyniku. Patologii hospitalizacji jest wręcz potężna, stąd takie określenie jest jak najbardziej uzasadnione. Moja druga książka, przez którą także możecie mnie poznać, pisana okiem badacza historycznego, teologa, publicysty, Polska w cieniu żydostwa, wielcy Polacy o Żydach. Tutaj są skrywane fakty na temat Żydów w Polsce. Być może Kamil już czytał tę książkę i zapewne przyzna, że są tam fragmenty, są tam rozdziały, są tam tezy, których nie sposób znaleźć w podręcznikach do historii. I ta książka bez wątpienia burzy mit Żyda jako polskiego patrioty. Jako wydawnictwo wprawo.pl, wydaliśmy jeszcze dwie inne książki, tam poza koszulkami, które się ukazują, ale to jest mniejsza, mniejsza z tym. Covidowe Getta. Najnowsza książka Katarzyny Treter-Sierpińskiej. Z Kasią współpracuje przy portalu y, od roku 2017. Kapitalna książka, same fakty logicznie zebrane, z których łatwo wysnuć wnioski i takie wnioski wysnuwa, wysuwa również Katarzyna Treter-Sierpińska. Kapitalna publicystka, świetne pióro i bez wątpienia mogę państwu tę pozycję polecić na sklepymyślnik.frabo.pl oraz u Kamila oraz Żydzi Gender Multikulti, czyli oszustwo i szajba, tak jak i w tym wypadku mamy do czynienia z oszustwem i szajbą. Czyli covidowe getta, jednak w dość bardziej radykalnym wydaniu. Tutaj mamy do czynienia bardziej z oszustwem i szajbą w zakresie ideologii, światopoglądów. Tam już jest naprawdę totalny zamordyzm. Szanowni Państwo, polecam te książki i z pewnością przez pryzmat tych książek, po lekturze lepiej mnie poznacie i gwoli jeszcze dodania, nawet w dniu wczorajszym byłem w jednym z archiwów, realizuję projekt spotkanie ze świadkiem ukraińskiego ludobójstwa na Polakach. Montuję, przeprowadzam, montuję nagrania ze świadkami ukraińskiego ludobójstwa, a także zbieram wcześniej nieudostępniane wspomnienia świadków tego ludobójstwa. Dla mnie osobiście jest to pomnik trwalszy niż ze spiżu, który chcę postawić ofiarom ukraińskiego ludobójstwa Polakom. Który chce, aby był pewnego rodzaju odpowiedzią na tę zmasowaną ogólną ukraińską banderyzację, której urzeczywistnieniem jest to, co wydarzyło się pod koniec grudnia 2021 roku, czyli uwaga, przegłosowanie przez ukraińską najwyższą Radę, czyli ukraiński parlament uchwały o rocznicach. Wśród nich jest 80. rocznica Ukraińskiej Powstańczej Armii, armii bandytów, armii zbrodniarzy, ludobójców. I na potwierdzenie także tego, jak to jest wyjątkowo szeroki proceder, może opublikujemy, Kamilu, dwa pominutowe, minutowe takie nagrania ze świadkami rzezi wołyńskiej. Skróciki, takie totalne skróty, jeden z panią Władysławą Gryszpińską, i tam też będzie przedstawiona grupa ukraińskich posłów śpiewających na cześć Stepana Bandera w takim challenge'u, Batko nasz bandera, to całe wszystko opisuje na wprawo.pl dzisiaj wszystkiego nie powiemy. I uwaga, jeden losowo wybrany może fragment jednego z wywiadów w tym miejscu państwo. Zobaczcie. No właśnie zapraszamy teraz w tym momencie do obejrzenia. Jak te dzieci wyleciały to oni nawidły ich w ten ogień? I matka zaskała mi oczy i mówi, chodź, 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 nie pan nie pan. Nie, 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 I zabrała mnie stamtąd, żebym ja tego nie widziała. Czyli pani widziała to, jak palił się dom, jak dzieci wybiegały? I... Tak, to oni nawidły i w wrzucali w ogień. Oni czyli? Ukraińcy. Jak mieliby mordować Polaków, to co oni robili, jak my mówili, baciuszka, w nocy nasypali taki wyspy i w środku krzyż postawiony, to już wiadomo, że przyjdą Polaków mordować. Mojej cioci chłopaczek miał 5 lat, to jego wzięli bagnetem przy próli, i kiedyś na wschodzie to byli kołyski takie, że w suficie, że jak śpi to nogo, to na tym haku powiesili. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну йдемо воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну йдемо воювати. Слава Україні! Героям Слава! No i tu już po, po obejrzeniu czekamy na, czekamy na kolejne materiały tego typu u Ciebie. No, a teraz właśnie już, już, żeby spełnić obietnicę, skoro mówiłem, że będzie o, będzie o wiesz, styczności z wymiarem sprawiedliwości, troszkę nazbyt częstej, częstszej niż byśmy. Znaczy, każdy pewnie by sobie życzył jak najrzadziej się z tym stykać. Tym bardziej, że to czasem jest, tym, tym bardziej, że to czasem jest męka. No bo nawet w kwestiach takich. Tipo Typu, jakieś rejestry, to, to, to czasem można czekać i czekać. No ale ty niestety nie stykasz się od tej nawet takiej męczącej strony, że trzeba jakieś kwity złożyć potem się dostaje wniosek, że trzeba coś uzupełnić, że czegoś brakuje, i kolejne i kolejnej i to się przeciąga, ale niestety od strony, od strony karnej. I ja już, szczerze mówiąc, mimo że śledzę tam też doniesienia u Ciebie o co chodziło, to trochę zaczynam tracić orientację, więc. Więc yy, po prostu, yy, cóż to za zbrodnie tym razem? Po prostu, no, ja tak spytać. Mam orientację w tym wszystkim, ponieważ tych postępowań jest naprawdę niesamowicie dużo. I prawdę mówiąc, no, nie wiem od czego zacząć. Wiem jedynie, że jestem nękan, albo próbuje się mnie nękać przez polski wymiar Sprawiedliwości to nie jest dobre określenie, w istocie niesprawiedliwości, zwłaszcza jeżeli mam do czynienia z tym wymiarem w wydaniu wrocławskim, wrocławskiego układu. Chociażby sprawa ostatnia. W ogóle bardzo Państwu dziękuję w, z tego miejsca za to, że pomogliście mi, abym mógł opłacić prawników. To była kwota 14 tysięcy złotych na cztery postępowania, to i tak nie była niesamowicie niska kwota za pełne w tych postępowaniach karnych. Jedno z nich to jest postępowanie, o którym już mniej więcej mówiliśmy na twoim kanale, Kamilu. Jest to sprawa, w której oskarżycielem subsydiarnym jest żydowska loża Bnajbrid, loża, do której należy między innymi Jan Hartman. Ten wykładowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, o ile pamięć nie myli, który lata temu jeszcze gdzieś tam postulował, że może by zastanowić się nad tym, czy byśmy nie powinni depenalizować kaziroctwa. Potem we Wproście ukazał się tak, ukazała się taka okładka. Hartmana z dziewczyną młodą na kolanach, wokół której było naprawdę bardzo głośno. I do tej loży należy także niejaki Henryk Kozłowski. Ta loża oskarżyła mnie subsydiarnie, czyli po kilkukrotnych umorzeniach postępowań przez prokuraturę wrocławską, białostocką, warszawską. To już się w tym gubię, bo te sprawy były przenoszone z oddziału prokuratorskiego do innego oddziału. Oskarżono mnie chociażby za to, że potępiam, tu cytat, talmudyczny imperializm, że nie możemy godzić się na talmudyczny imperializm. W sytuacji, gdy biegli w niekoniecznie orzekający na moją korzyść, ale mówiące, że tak, talmudyzm to jest ideologia szowinistyczna. W Talmudzie nie sposób nie znaleźć fragmentów szowinistycznych, no, oskarża się mnie za to, że ja krytykuję szowinizm, zawarty w Talmudzie. Istna aberracja, z którą się tutaj e, spotykamy, po, oskarża się mnie także za cytowanie słów Jezusa z Ewangelii, to plemię jest plemieniem przewrotnym, e, a także tam oskarżycielami posiłkowymi, o ile pamięć mnie nie, nie myli, poza tą lożą Bnebrit, która subsydiarnie mnie oskarża, jest e, Piotr Tyma i Igor Salamon ze Związku Ukraińców w Polsce i 13 grudnia Taka znamienna data dla mnie osobiście, bo dwa lata po wjeździe ABW do mojego domu i kilkadziesiąt lat bo 40 lat po wprowadzeniu stanu wojennego. Dobrze liczę, tak 40 lat po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce odbyła się taka pierwsza rozprawa, w której ja już brałem udział i tam zeznawał między innymi ten Henryk Kozłowski. Henryk Kozłowski, który wyciągajcie sobie też Państwo wnioski z tego w roku 2017, zamiast uderzyć się w pierś i powiedzieć: Ma culpa, ma kulpa, ma maxima culpa, przepraszam, że tutaj w społeczności żydowskiej są elementy talmudyczne, albo są tacy talmudyści, którzy przekuwają w czyn, albo chcą przekuć w czyn. Zawarty w Talmudzie szowinizm, stwierdził, że Jacek Międlar, cytując Talmud, robi z Żydów oprawców. No, wydaje mi się, że istne wywrócenie kota do góry nogami, bo to jest troszeczkę tak, jak my byśmy napisali coś, co jest niegodne, niegodne i niezgodne z prawem, i stwierdzono by, że jeżeli cytuje ktoś nasze artykuły, które są niegodne. No to czyni się z nas oprawców. No nie, to moją rolą jest przeproszenie za słowa, które nie powinny paść, i człowiek honorowy to robi. No najwyraźniej te, te aksjomaty, którymi kieruje się najwidoczniej Henryk Kozłowski i jemu podobni, są zupełnie inne od tych, którymi kierujemy się my, chrześcijanie. Reprezentanci cywilizacji łacińskiej. Tak powiedział w roku 2017 i konsekwentnie próbował doprowadzić do oskarżenia mnie, postawienia mnie przed sądem i e, skazania. E, swoją drogą ciekawe jest to, że przed sądem 13 grudnia Henryk Kozłowski, z którym przed. Bodaj Hartman, miał mi maseczkę, także nie byłem pewny i jeszcze jeden Żyd, weszli do sądu, Hartman stanął tam na baczność, eee, no sędzia mówi, że chwilkę za dużo panów jest, a eee, Hartman, bodaj to był Hartman, wstaje i mówi, wysoki sądzie, ja jestem... Trzema dawkami zaszczepione. Ja nikogo nie zarażę, ja tutaj mogę być. Co najwyżej, może pani wyprosić niezaszczepionych z sądu. E, oczywiście ja tam wstałem, powiedziałem, że nie życzę sobie, żeby takie hasła padały z ust tutaj przybyłego widza żydowskiego. I środowisko żydowskie nie jest grupą uprzywilejowaną w Polsce, i proszę ograniczyć liczbę przybyłych żydów na sali i ta jednostka żydowska opuściła salę. Jednak to taka totalna, totalna totalnie na marginesie i swoją drogą też Kozłowski przybyły z nimi wice żydowski domagali się, by sąd zabronił mi nagrywania ich zeznań. Nie wiem czego się bali. Czy bali się tego, że zostaną upublicznione, że kłamią, że ktoś skrytykuje ich wypowiedzi, że zostaną wyśmiani w mediach społecznościowych? Nie wiem, natomiast jest to znamienne. I dalej tam Henryk Kozłowski, Kozłowski próbował przekonywać sąd, że Żydzi są w Polsce niesamowicie prześladowani. Moje krytykowanie talemudycznego imperializmu Moje słowa, cytowanie Jezusa mają na celu ich stygmatyzować, nie potępiać ideologię, która winna być potępiana, tak jak jest potępiany przeze mnie w sposób bardzo mocny proceder zamiatania problemów pedofilskich w Kościele katolickim wśród księży pod Dywan. Ten proceder jest bardzo ostro przeze mnie potępiany, tak samo jest potępiana ideologia szowinistyczna, w którym talmudyzm jest bez wątpienia, zwłaszcza te fragmenty, które przytaczam w swoich publikacjach, i ta Także potępiam niecne występki środowisk żydowskich wobec państwa polskiego, co na 600-stronicowej stronie niemalże prezentuje. Kozłowski powiedział, tutaj posłuchajcie, znam też przypadek, że jak wychodziliśmy z rabinem z ambasady francuskiej po jakimś przyjęciu, to nagle ktoś jakaś para szła i zaczęły się krzyki o Żydzi idą. I według Kozłowskiego to jest dowód, że Żydzi są prześladowani w Polsce, że ktoś powiedział, o Żydzi idą. No nie wiem, jak gdybym wychodził ze sklepu, a z ambasady, albo z biedronki chociażby, z workiem zakupów, i ktoś mówi, o Polacy idą! No, to bym poczuł dumę i podniósłbym wysoko głowę, bym się z tego bardzo powodu cieszył, że ktoś rozpoznał mnie jako Polaka, a nie reprezentanta, co by było niezgodne z prawdą jakiejś innej narodowości. Jeżeli dla tych ludzi spowrożyt jest czymś pojoratywnym, to wydaje mi się, że należałoby dokonać pewnej refleksji nad własną historią. Przeprosić, ukorzyć się, zadość uczynić w teologii moralnej i w ogóle zdrowego rozsądku. Ja zawsze podkreślam, że teologia moralna chrześcijańska jest koherentna ze zdrowym rozsądkiem i to jest właśnie przepiękna. I dalej próbował przekonywać, że słowo Żyd jest określeniem obraźliwym. Powiedział tak: określenie Żyd zależy od tego, w jakim kontekście się go użyje, zależy kto kiedy go używa i jakie ma intencje i to zależy, czy jest określeniem obraźliwym. Ja nie wyobrażam sobie, żeby jakikolwiek był kontekst, żeby można było mnie obrazić określeniem Polak, Polacy. Także naprawdę warto zwrócić na to uwagę. Przepraszam, tylko wyłączę telefon, bo non stop ktoś do mnie wydzwania. No, no właśnie to jest, to, jest, to, jest, to jest, wiesz, to jest, to jest bardzo ciekawe, że ym, ja pamiętam, jak kiedyś właśnie chyba nieporadnie na jakimś spotkaniu próbowałem to sformułować, no to właśnie ktoś się mówi, no ale jak mamy nazwać Żyda inaczej niż, niż Żyd? No, na, na najwyraźniej, najwyraźniej używanie słowa na żed jest zastrzeżone tylko dla tych, którzy lubią Żydów. Którzy, nie wiem, z nimi dialogują, bo zbliża się na przykład, rozmawialiśmy o tym przed programem, Dzień Judaizmu i będą co niektórzy, jak arcybiskup Łódzki, z nimi intensywnie dialogować. Zresztą pamiętam kilka lat temu Piotr Korczarowski poszedł z kamerą, w zasadzie z telefonem, na takie właśnie spotkanie ekumeniczne, gdzie mówiąc kolokwialnie, rabin Łódzki, rabin Szychowski. No mówiąc kolokwialnie, robił sobie jaja z Ewangelii w przytomności paru biskupów. Tam zresztą, ja może to znajdę, może trzeba będzie to wrzucić właśnie w Dzień Judaizmu, jak się spytał rabina Szudricha, co to znaczy budzić Żydów w Polakach. No ale już mniejsza z tym. W każdym razie to jest... Budzenie Żydów w Polakach to jest takie założenie Hamad Lubawicz, tej kabalistycznej... Odnogi żydowsko-talmudycznej, ciężko ją jakoś, prawdę mówiąc, określić, oni mówią, że należy właśnie obudzić Żydów, zwłaszcza po Holokauście. Tego ducha żydowskiego w Polakach, że w wielu Polakach w ogóle ten duch drzemie, to taką stawiają teza. No ale, ale wracając do głównego wątku, yy, no to konkluzja jest taka, że, że słowo na rzecz mogą, mogą używać tylko ci, którzy z nimi dialogują, którzy wyrażają się dobrze, yy, a reszta cicho i najlepiej w ogóle się nie wypowiadać i najlepiej przepraszać. No nie wiem, czy takie sformułowanie już gdzieś padło, podejrzewam, że tak, że za wieki polskiego antysemityzmu, być może niedługo zostanie ukute jakieś tam, prawda, dziesięć wieków polskiego, mm, polskiego antysemityzmu. Semityzmu, a może i więcej, no bo wiemy chociażby z kroniki Ibrahima ibn Jakuba, czym się zajmowali korzenni na naszych ziemiach, jeszcze, jeszcze przed Chrztem Polski nawet. A to, dopiero, a to dopiero początek tak naprawdę tej nieciekawej historii wspólnych relacji, co, czym się zajmowałem właśnie, zajmuję nadal, ale co opisałem w książce, która dla mnie jest ważną książką, pewnego rodzaju takim podsumowaniem tego nad czym długo siedziałem i siedzę nadal. Drugą osobą, która była przesłuchiwana, bo to jest naprawdę ciekawe, żebyście Państwo zrozumieli w jakim stalinowskim cyrku muszę brać udział i jako widz w pewnym sensie i jako próbuje się mnie wziąć do tego cyrku jako jakiś aktor, jako osoba będąca na scenie, na tej arenie cyrkowej. Przesłuchiwany był również niejaki Igor Salamon. Igor Salamon, który chętnie fotografuje się z prezydentem Wrocławia Jackiem Strykiem, wiceprzewodniczący Związku Ukraińców w Polsce. I ten akt oskarżenia dotyczy również tego, iż wykrzyczałem hasło Polska antybanderowska, które przedstawiłem w takim kontekście, że nie mamy nic do Ukraińców o dobrym sercu, tych, którzy nie identyfikują się z banderyzmem, którym mózgi nie wyprano banderyzmem, no ale sprzeciwiamy się wszystkim tym, którzy z tą zbrodniczą ideologią szowinistyczną się identyfikują i próbują przekuwać ją w czyn. I tam wykrzyczałem Polska antybanderowska, było to 11 listopada 16 roku we Wrocławiu. No i... Potem tam jakaś grupa ludzi, kibiców, spalili banderowską szmatę, z czego się cieszę. Tak jakby spalili choćby, nie wiem, e, sierpi młot e, stalinowski. Igor Salamon tak to skomentował. Takie określenie jak polska antybanderowska odbieram jako nawoływanie do nienawiści z powodów narodowościowych wobec osób narodowości ukraińskiej. Fakt spalenia flagi czerwono-czarnej, o której prowadzący przemówienie mówił, że jest symbolem banderowców, również uważam za negatywny symbol nienawiści wobec obywateli ukraińskich. Chcę zaznaczyć, że kolory tej flagi, czyli czerwony symbolizuje miłość, a czarne ziemię. Jest to flaga obrońców ojczyzny. Po pierwsze, istne aberracje antypolskiej, totalne przekłamanie, a po drugie słowa tego Dziadka ukraińskiego, bo ma on 80 lat, o ile pamięć nie myli, starszy pan mówiący łamaną polszczyzną w mojej ocenie z takim wyjątkowym akcentem, takim, takim typowo ukraińskim akcentem, tymi słowami napluł w twarz. Napluł w twarz tym wszystkim Polakom, którzy zginęli z, z rąk ukraińskich. Tutaj cytat z Salamona najwyraźniej: obrońców ojczyzny, buntowników, herojów, jak próbuje się ich przedstawić, na terenie, na terenie Ukrainy. I tutaj Państwo zestawcie sobie jego wypowiedź z tymi krótkimi fragmentami yy, wspomnień świadków rzezi wołyńskiej, które opublikowaliśmy tutaj. Kamil przedstawił na sam początek. W mojej ocenie takie słowa są karygodne i stąd winniście Państwo po prostu widzieć, co się wyprawia na tych na tych rozprawach. Prawdę mówiąc, co no tam dwie inne rozprawy miały miejsce, gdzie już mnie skazano. Apelację złożyłem dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Tamta sprawa, o której Wam mówiłem, z Kozłowskim, Salomonem, ona cały czas się toczy. Są przesłuchiwani tam świadkowie, biegli. Jedna opinia biegłego jest totalnie na moją korzyść, dwie opinie biegłych są. So, to, to są biegłe skompromitowane, które okazało się, że nie brały pod uwagę żadnego kontekstu, że raz pisały, że, że potępiam talmudyzm, który jest szowinistyczny, innym razem, że talmudyzm to także jest zdaniem wszyscy Żydzi, innym razem, że nie uwzględniają tego, że jestem teologiem i prezentuję, prezentuję pogląd chrześcijański, stoję na straży tradycji i kultury. W no istny bełkot. Dlaczego o tym wspominam? Tam w dwóch sprawach byłem już, byłem już, zostałem już skazany nieprawomocnie na 12 miesięcy ograniczenia wolności i 10 miesięcy ograniczenia wolności. I co jest istotne, w jednej ze spraw zostałem skazany m.in. także za znieważenie marksistów. W słowach marksistowska horda, nie zdejmie naszej flagi, i nie podepcze Chrystusowego krzyża. Zdaniem sędzi znieważają w ten sposób marksistów między innymi. I także. Ale to przepraszam, ale to przepraszam, z jakiego paragrafu, bo chyba nie ze znieważenia grupy narodowej. Sędzia stwierdziła, że mówiąc o marksistach. Tak jest w uzasadnieniu, znieważam ich, a ponieważ w całej wypowiedzi padają również hasła dotyczące tego, iż Żydzi zasilali aparaty represji bolszewickiej i stalinowskiej, to równocześnie w takiej syzygi te dwie grupy są ze sobą, są ze sobą znieważane. Czyli, Skoro... czyli, przepraszam, czyli sąd potwierdził stereotyp, że do komuny na to wygląda. Amen, dokładnie tak. Eee, a jakie reprezentuje ideologię ta pani sędzia, to <grybujesz> ciężko Ciężko mi stwierdzić tutaj publicznie, jednak państwo chyba sami potraficie wnioski wyciągać. A w drugiej sprawie zostałem tam skazany za to, że mówiłem, iż polska władza kieruje się filosemityzmem i uprawiany jest przemysł Holokaustu. To na 10 miesięcy ograniczenia wolności. Tam jeszcze padło hasło, Dudkiewicz, czyli były prezydent Wrocławia, zdejmij Jarmułkę, Dudkiewicz, zdejmij Jarmułkę. Fotografuje się w jarburce, to ja mogę stwierdzić, żeby zdjął nawet, nie wiem, Beret Moherowy, jeżeli takowy zakłada na ulicy. I w mojej ocenie nie jest to znieważające. A w tej jeszcze wcześniejszej sprawie, tam mnie tam skazano też za to, że stwierdziłem, że Adam Miechnik jest z pochodzenia żydowskiego. No, no nie wiem, to ja, jak ja mam mówić? Jest pochodzenia. Wiecie jakiego? No właśnie takiego. No nie mogę mówić jakiego dokładnie, ale wy doskonale wiecie jakiego. Trochę jak z Konfederacją na Facebooku, że to jest y, profil na Facebooku partii, której nazwy wymienić nie można, bo jak wymienicie, to was zbanują na Facebooku. E, pochodzenie, tak pochodzenie, no i tak, pochodzenie y korzenne. O, to to to, 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 Albo handlowe, niektórzy albo mówią. Albo handlowe. <laughs> Powiem tak, em, Dlaczego wspominam o tych biegłych w tych sprawach? Ponieważ oni odgrywają znaczącą rolę w tych postępowaniach. Są to biegli, którzy, w mojej ocenie, identyfikują się jawnie z konkretną ideologią lewicową. Jawnie. I takim wiodącym prym w tych postępowaniach przeciwko mnie, i w mojej sprawie jest niejaki Paweł Nowak z Lublina, który jeszcze kilkanaście lat temu opublikował opinię. Dla sądu o Krzyżu Celtyckim pozytywną, o tych symbolach, które ma jako oficjalne symbole Narodowe Odrodzenie Polski, zastraszyła go Antifa, malując mu krzyże Celtyckie na biurach, grożąc mu, że zrobią mu krzywdę. Od tego momentu pan Paweł Nowak zmienił swoje nastawienie, i wszystkie jego opinie są, powiemy śmiało, skrajnie lewicowe a zwłaszcza są niemerytoryczne, są pisane pod tezę, na co wskazała biegła profesor Stawnicka. Było takie postępowanie, które mi w mojej sprawie wytoczono, tam mnie postawiono mi zarzuty po tym, jak ABW wjechało mi na chatę za rzekomo mój artykuł na wprawo.pl, który, podkreślam raz jeszcze, zgodnie z prawdą, nie był moim artykułem. Jeżeli byłby mój, to bym Państwu powiedział, że jest to mój artykuł. Poza tym to jest artykuł, który ktoś tam napisał, to moja sprawa, kto i, 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 i to był jakiś zlepek różnych artykułów i statów. Paweł Nowak o, napisał dziesiątą opinię, pod tezę w mojej sprawie, gdzie w ogóle nie uwzględnia kontekstu wypowiedzi, gdzie wyciąga z kontekstu moje słowa i każde jego słowo jest yy, tak naprawdę yy, w moje, w, na mój temat jest negatywne, gdzie wzywa do, gdzie stawia się w ogóle w roli sędziego, co yy, prokuratura potępiła w dwóch już yy, umorzeniach postępowania w mojej sprawie, gdzie mówi, że Paweł Nowak nie ma kompetencji, by stwierdzać, że coś jest przestępstwem, a coś nie jest. On pisze tak w opiniach. To jest przestępstwo, należy go skazać. Więcej. Paweł Nowak to jest osoba, która twierdzi w jednej z opinii w mojej sprawie, że hasło Czon Wielkiej Polsce to hasło o korzeniach nazistowskich lub faszystowskich. To jest człowiek, który dla wywiadu znajdującego się w internecie, na YouTubie, dla bodajże Radia Lublin, stwierdził, że dowci po blondynkach winny być penalizowane. To jest mowa nienawiści. To jest człowiek. Który w mojej ocenie po prostu jest idiotą. Bo ciężko stwierdzić, yy, ciężko określić kogoś inaczej, jeżeli ktoś twierdzi, że dowcipy o są mową nienawiści, a hasło czołem w Wielkiej Polsce, gdzie polski nacjonalizm jest komplementarny z personalizmem chrześcijańskim, yy, ma korzenie nazistowskie, faszystowskie, to pokrótce oczywiście mówiąc. Jak skomentowała jego opinię pani profesor Stawnicka? Proszę posłuchać. Celem nadawcy jest prezentacja swoich poglądów. To był ten artykuł o Żydach. W demokratycznym państwie publiczne ujawnienie własnego poglądu, nawet jeżeli pogląd ten jest w odczuciu społecznym nieakceptowalny czy kontrowersyjny, nie może być automatycznie kwalifikowane jako nawoływanie do nienawiści. To jest bardzo ważna opinia, Szanowni Państwo. Sam fakt braku akceptacji określonej opinii. Żydzi po prostu nie akceptują i tego, czego nie akceptują, to traktują jak mowa nienawiści. Mam na myśli tych Żydów, którzy mnie oskarżają. Wzbudzającej niepokój czy oburzającej nie jest wystarczającym powodem do tego, aby w społeczeństwie demokratycznym takiej wypowiedzi zakazać. Tutaj przerwa znowu w tych dwóch sprawach, gdzie już mnie skazano nieprawomocnie, sędzia w uzasadnieniu żywcem fragmenty tych opinii Nowaka, czy rogowskiej, Barbary Rogowskiej, która twierdzi, że cytowanie Talmudu publicznie jest mową nienawiści, a równocześnie stwierdza, że potępianie Talmudu jest mową nienawiści. Czyli krytykowanie mowy nienawiści jest mową nienawiści w ocenie tej osoby. Przecież to jest nielogiczne, to jest głupie. Ja się zastanawiam, na czyich usługach ta osoba jest, albo dlaczego ktoś taki ma tytuły naukowe, plecąc takie brednie. Czytam dalej. Sam fakt braku tak. Według biegłej Stawnickiej autor powyższej opinii, czyli Paweł Nowak, zupełnie pominął tło kontekstowe tekstu dowodowego. A ten człowiek napisał już 10 opinii w moich sprawach. Wszystkie perfidnie przekłamane. Założył przy tym a priori odgórnie i tezę, iż tekst dowodowy nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, religijnym i nie wziął pod uwagę wariantu alternatywnego. Biegły Paweł Nowak i biegła Rogowska zawsze pisząc opinie, z samego pierwszego akapitu wskazują. Nie mówiąc, że jestem teologiem, że jestem publicystą, że prowadzę badania historyczne, wskazują, że to musi być przestępstwo, że to musi być nienawiść. A jeżeli nie mogą czegoś uargumentować, to mówią, ponieważ grupa odbiorców Jacka Międlara to jest grupa odbiorców, która nie rozróżni tego czy tamtego, która nie, rozróżni, która nie zrozumie słów trudnych, które ja używam nieraz. Czyli, krótko mówiąc, w opiniach wskazują, że audytorium prawicowe, konserwatywne, to jest banda niewykształconych, a niekoniecznie wykształconych, ale po prostu głupków, bo może być ktoś niewykształcony, a być niesamowicie inteligentny, mądry, a być wykształcony i być totalnym durniem. Wskazują, że nasze audytorium to jest audytorium głupie, stąd muszą założyć, że moje słowa wywołały celowo mm, emocje, z, oni w ogóle mówią zbliżone do nienawiści. A jeżeli coś jest zbliżone do nienawiści, to sąd w imię, w imię zasady o domniemanej niewinności winien mówić. Jeżeli zbliżone, to jest po stronie tego, co dobre, a nie nienawiści. Mimo to sąd przepisuje ich opinie jawnie, bezczelne i w tym uzasadnia swoje skandaliczne wyroki. Czytam dalej, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Według biegłej, właśnie pisał a priori i dalej. Nie wziął pod uwagę wariantu alternatywnego, który trzeba wziąć zawsze. I dalej. Według biegłej Stawnickiej opinia Instytutu y, Analytics, tak się nazywa, omijajcie ten Instytut z daleka, była pisana pod z góry określoną tezę, pod tezę, czyli nie biorą pod uwagę tego, że ja po prostu walczę z talmudycznym szowinizmem z patologią, która jest w kościele, która jest w środowisku żydowskim, która jest nawet w naszym polskim państwie, które reprezentują takie jednostki jak chociażby, nie wiem, teraz modne w mediach społecznościowych, ćpunek Jaś Kapela. Idźmy dalej. To jest przerażające. Według biegłej Stawnickiej występuje w niej, w tej opinii, niekonsekwencja w stosowaniu obranych metod. Biegła zarzuciła ponadto zbytnią tendencję do hiperbolizowania, stosowanie cytatów, których nie ma w omawianym artykule. To jest kolejna ważna sprawa. Nawet w opiniach mi przypisuje się słowa, których nie ma w materiale dowodowym. Jak mnie raz oskarżono za słowa w związku z moją, moim komentarzem do zamachu w Christchurch w Nowej Zelandii, Oskarżono mnie dodając płytę z materiałem, w którym jest jasno, tak, że nie ma tych słów. Tych słów nie wypowiedziałem. To proces się toczył i musiałem się bronić. I wydawać. Yy, wydałem na to chyba półtora tysiąca czy tysiąc złotych, żeby prywatną opinię biegłego przedstawiać w tej sprawie. Dalej, nawet biegły w tej sprawie tutaj przypisuje mi słowa, których nie wypowiedziałem. Nie dość, że. W ogóle nie był artykuł mojego autorstwa, i łatwo to sprawdzić. Ten biegły twierdzi, że nie, słowa są podobne z tymi, które ja używam. Nie, nie są podobne, bo słowa, które są w tym artykule, są słowami, których ja w ogóle nie używam. Znam ich znaczenie oczywiście, ale łatwo znaleźć pewnego rodzaju klucz językowy, taki językowy odcisk palca każdy ma. Ty masz, Kamilu, na przykład słowo korzenny. Często je wymawiasz. To jest taki twój językowy odcisk palca. Ja mam inne słowa. Idźmy dalej. Przepraszam, że dzisiaj Państwu cytuję to. W mojej ocenie bardzo ważna opinia. Bardzo ważna. Biegła zarzuciło ponadto tam zbytnią hiperbolizację, tak? O, tak. Brak dostrzeżenia związku komentarzy nadawcy z przywoływanymi cytatami, przypisywanie nadawcy tekstów, których nie napisał. Biegły Paweł Nowak stwierdza, że słowa Romana Dmowskiego czy słowa Rybarskiego to są słowa, które ja napisałem. Biegła wskazała ponadto, iż opinia Instytutu niezasadnie przypisuje słowu żydostwo pojoratywne znaczenie. Szanowni Państwo, żydostwo to słowo odmieniane na wszelkie możliwe sposoby przez wybitnych Polaków, a także przez samych Żydów. Żydostwo możemy rozumieć dwojako, jako zbiór doktryny żydowskich, doktryn żydowskich, a także żydostwo jako ogół Żydów różnie zależy w jakim kontekście używamy, to jest to albo jedno, albo drugie. Zwłaszcza żydostwo jako ogół Żydów. I wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy. Jak inaczej ich nazywać? Tutaj pani profesor Rogowska, która, doktor Rogowska, i pani Fras, które a zwłaszcza pani Fras, która w tej sprawie pierwszej, gdzie jestem oskarżona przez Roże Benaybrid, wydała opinię, że żydostwo to jest pojoratywne określenie, bo kończy się na nastwotstwo. Przepraszam, czy ojcostwo to pojoratywne określenie? Braterstwo, synostwo? Czy pani zamieniła się rozumem z szympansem? Bo jest to przerażające, naprawdę. I dalej już koniec pani Biegła Stawnicka, która była biegłą w sprawie stopy rapera. Wszelkie te um, relacje z rozprawą na prawo.pl wpisuje się w dyskusję polemiczną na temat kwestii żydowskiej w Polsce. To jest artykuł, który jest taki pigułką. To był pigułka tego wielkiego mojego dzieła. W tym kontekście omawiany artykuł jawi się z jednej strony jako inspirujący to jest artykuł o Żydach, do zapoznania się z problematyką relacji polsko-żydowskich z perspektywy historycznej, a z drugiej jako zaproszenie do podjęcia publicznej polemiki, szczególnie przez środowiska żydowskie. Z tego miejsca, Kamilu, zapraszam Was, Żydzi, Żydzi, nie eskimosi, nie nawet korzeni, ale właśnie Żydzi. Zapraszam Was do dyskusji na temat tego, jaki był udział Waszych przodków w rewolucji bolszewickiej, jakie przyjęliście stanowisko wobec wojny polsko-bolszewickiej, w kwestii cudu nad Wisłą, jak się do tego ustosunkowaliście, jakie obieraliście generalnie jako grupa reprezentatywna stanowisko w kwestii socjalizmu, marksizmu, rodzącej się i budzącej się wstającej z kolan państwowej niepodległości po 1918-19 roku. Co robiliście w gettach, ale co wasi przodkowie robili w gettach? Pogadajmy o tym, porozmawiajmy, wyciągnijmy wnioski. Ja przedstawię fakty, które są skrywane nie w mainstreamie, ale które jestem przekonany z pewnością powalą was na kolana. Czasem, zamiast robić z siebie durnia i mówić, że czarne jest białe, a białe jest czarne, dobro jest złem, a zło jest dobrem, najlepiej uderzyć się w pierś, przeprosić. Polacy, przepraszamy za bolszewie. Przepraszamy, przepraszamy za udział w marksizmie, przepraszamy, za, że chcieliśmy odebrać wam część niepodległości. W sejmie ustawodawczym dochodziliśmy, prezentowaliśmy takie, a nie inne poglądy, że bojkotowaliśmy was na arenie międzynarodowej i oczernialiśmy. Przepraszamy, za naszych przodków, przepraszamy. Rozpocznijmy nową kartę. Ja pytam tylko, czy wtedy Talmudyści byliby Talmudystami, czy Żydzi byliby Żydami, czy. Yy, yy. Czy po prostu nie rozpoczęliby zupełnie nowej, pisać nowej księgi? To jest dobre pytanie, natomiast wydaje mi się, że byłby to świetny start do nowych relacji. Na chwilę obecną o tych nowych relacjach mówić nie można, póki przeprosin za bojkotowanie państwa polskiego naszej niepodległości po prostu nie będzie. Wzywam Was do tego, apeluję z dobrego serca, kierując się miłością i prawdą. I tak na szczęście umorzono postępowanie w oparciu o opinię pani Stawnickiej. To naprawdę tylko garść tego, co się dzieje, bo jeszcze inne postępowania się toczą, jak chociażby, nie wiem, na drugi, do drugiej instancji teraz sprawa trafiła, wygrałem sprawę z Rafałem Gawłem w pierwszej instancji cywilną. Stwierdziłem, że, napisałem, że jest to Żydem, że jest antypolonitą i oszustem, on mnie pozwał. To musiałem udowadniać w postępowaniu, że został skazany za oszustwa na dwa lata więzienia, że uciekł do Norwegii, że sam o sobie mówi, że jest Żydem. W postępowaniach różnych mam papiery. Mówił dla jednego z nacznych polskich tygodników, że ma pochodzenie żydowskie. A antypolonitą sędzia stwierdziła, że ma, jestem uprawniony do tego, żeby tak o nim twierdzić, ponieważ jest to mój pogląd z pozycji reprezentanta ruchu narodowego przez rozumianego nie jako partia polityczna, ale ruchu części Polaków identyfikujących się z ideą narodową w Polsce. To, to jest druga instancja tam, natomiast te cywilne sprawy to takie śmieciowe są. No to tak, to, to ja tylko może, bo już powinniśmy kończyć, ale już ja, bym, ja bym podrzucił tutaj, bo mówiłeś też o, kwestia, o kwestii Ukraińców, bo to że, to, że właśnie Żydzi są taką grupą szczególnie chronioną i wrażliwą na różne słowa, no to w zasadzie nie jest nic nowego. To tylko ulega intensyfikacji. Ale że Ukraińcy są tak szczególnie chronieni, bo przecież te twoje procesy, w lutym zdaje się, rozpoczyna się w Warszawie proces Katarzyny Sokołowskiej z Fundacji Wołyń, pamiętamy. No to z Ukraińcami to jest nowe zjawisko i zastanawiam się, czym spowodowane, no bo to. Yy... No, wiadomo, na, zaczęli napływać Ukraińcy do naszego kraju, ale m, czy już zdobyli takie wpływy, czy te wpływy po prostu były tylko przyczajone? Czy ja powiem takim im mniejszość jest większa, tym wyżej głowę będzie podnosiła? Ta mniejszość ukraińska w Polsce jest coraz większa, bez wątpienia. Możemy mówić już oficjalnie o niemal 2,5 miliona Ukraińców w Polsce myślę, że jeżeli takie są oficjalne dane to samych Ukraińców jest pewnie z ponad 3 miliony nie mówiąc już o tych, którzy pojawili się i mieszkają na terenie państwa polskiego po akcji Wisła zostali przesiedleni na, na zachodnie ziemię, to jest zwłaszcza mam na myśli pomorskie, województwo dolnośląskie, opolskie, na co też wskazują świadkowie, z którymi się spotykam to jest tak troszeczkę to jest troszeczkę też tak, że jeżeli ci Ukraińcy przybywają do Polski, a wychowują się przez lewą część swojego życia na terenie Ukrainy, gdzie ta bandaryzacja postępuje w popkulturze, w internecie, w mediach społecznościowych jako challenge, w debacie mediów społecznościowych, w telewizji publicznej, na ulicach, w szkołach, na uniwersytetach, i w Sejmie, zwłaszcza, gdzie przygłosowuje się właśnie upamiętnienie jako najważniejsze społeczne i polityczne, historyczne wydarzenie 80. W rocznicę powstania UPA, to my się po prostu możemy obawiać, no bo jeżeli ktoś jest wychowany w kodzie kulturowym, który odstaje od cywilizacji personalistycznej łacińskiej, no to dojdzie siłą rzeczy w pewnym momencie do jakichś zgrzytów, no chyba że ci ludzie. Nie przyjmują na Ukrainie do wiadomości tego, co im się wtłacza do głowy, są jacyś, nie wiem, otępiali i nie wiem, są albo są tak silni na manipulację, propagandę, czego nie widzę, no bo jednak identyfikują się z tym, tak? Nie protestują, gdy upamiętnia się takie, a nie inne rocznice. My się po prostu możemy obawiać, no tak jak obawiamy się tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, gdzie wciska się nam imigrantów na siłę. Którzy być może są reprezentantami, mogą chcieć urzeczywistnić ideologię radykalnie islamską, tak? Radykalnie islamską, czyli terrorystyczną, jak to nam pokazują przykłady wydarzenia na, w Europie Zachodniej. To tak samo, można się chyba obawiać tego i tutaj. Ukraińcy nie chcą z Polakami gadać o tym, albo się głupio uśmiechają, przynajmniej ja takie rozmowy próbowałem prowadzić, albo mówią, że nie wiedzą o co chodzi, jednak no ciężko nam naprawdę przyjąć to, co mówi Igor Salamon właśnie 13 grudnia też mówił. Mówił, że a Ukraińcy nie wiedzą kim jest Bandera w ogóle, oni nie wiedzą, proszę zapytać, oni nie będą wiedzieć to, że powiedzą mi, że nie wiedzą. To nie znaczy, że nie wiedzą, ponieważ jeżeli wezmę pod uwagę fakt, że podręczniki w szkołach ukraińskich to jest podręczniki tak jak Bandera i ja, elementarze, mówiące, że Bandera to taki bohater wielki, który przeciwstawił się Niemcom i Sowietom o Polakach animowy, a doprowadził do ludobójstwa na Polakach, gdzie mówię, to co się dzieje w popkulturze i tych innych przestrzeniach, to tak jakby stwierdzić, że nie wiem... Polskie społeczeństwo jest odporne na to co wylewa się z ust polskich polityków w kwestiach nie, jakimś LGBT światopoglądowych albo to co wylewa się z TVN-u. No nie, no tym czym nas się karmi, tym jakim słowem nas się karmi, jakimi szczątkami czy całymi ideologiami, no tym w końcu przysiągniemy. Nie ma ludzi odpornych na manipulacje, nie ma ludzi odpornych na słowo w którym się obracamy, no jeżeli na pewnej scenie słowa się znajdujemy, to siłą rzeczy w końcu w tym przesiąkniemy i to w mojej ocenie jest niebezpieczeństwo. Jest także niebezpieczeństwem to, że w końcu mogą Ukraińcy podnieść politycznie czy społecznie oddolnie głowę i chcieć odbierać nam naszą polską ziemię jeszcze dalej na zachód, nie wiem. Może nawet do Krakowa, może do Rzeszowa, może do Łańcuta, może do Przeworska, może do hełm, i tak dalej. Jest to niebezpieczeństwo i dopóki dopóty społeczność ukraińska jako państwo nie, w tym zakresie nie uderzy się w piersi, będą pleć takie brednie jak Igor Salamon na rozprawia, to musimy być wyjątkowo wyczuleni. I na poziomie służb specjalnych, i na poziomie władzy, polityki, parlamentu, i na poziomie społeczeństwa. Jednak władza zaczyna pozwalać sobie na coraz więcej, bo mimo jawnych, jasnych protestów polskiego społeczeństwa, które nie popiera sanitarnej segregacji w większości, mimo to władza nie słucha nas i w koalicji z lewactwem, lewicą, z koalicją obywatelską przyklepują coś, w co nie wpisuje się e, w większości polskie. Społeczeństwo, na no co także nie wpisuje się w polską konstytucję, zdrowy rozsądek i poszanowanie naszej wolności. Tak więc po prostu nie liczą się z naszym zdaniem, i tu jest duże niebezpieczeństwo. No, jest to, jest to duże niebezpieczeństwo. E, myślę, że tu już będziemy kończyć. E, e, myślę, że bardzo ważne jest, od, od, żeby o tym mówić, bo, e, bo no, pewne procesy zachodzą czasem tak niezauważalnie. E, tak to było i z tęczowymi, i właśnie z kwestią, kwestią żydowską, i kwestią teraz Ukraińców, że pewne procesy dokonywały się niezauważalnie, a w momencie, kiedy już ludzi zaczęto skazywać, no to się okazywało, że jest za późno, żeby cokolwiek zrobić i jakkolwiek protestować. No cóż, ja tylko, żeby nie było tak ponuro, ja zawsze staram się wprowadzić jakiś pozytywny akcent, jak ten biegły, o którym mówiłeś, że dowcipy o blondynkach powinny być penalizowane, no to... Paweł Nowak, zapamiętaj... ...to imię i nazwisko, Paweł Nowak. Zastanawiam się, czy dowcipy o teściowych też będą penalizowane. Moje mojej ocenie, idąc jego takim rozumowaniem, on chyba naprawdę jest przekonany do tego, że to jest mowa nienawiści. Ten człowiek też chyba gdzieś tam w zoo przespał jakąś noc i podmieniono mu to, co winno się znajdować pod kopułą. No cóż, to, to już niech zbadają biolodzy, a ten program kończymy. Moim państwa gościem był Jacek Międlar. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę, zachęcam do udostępnienia tego materiału, do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo i do zakupu publikacji, które są w linku pod filmem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych programach.